sobotę, 15 grudnia 2012 roku, odbyła się w polskiej szkole w Galway akcja charytatywna mająca na celu pomóc uczennicy tejże szkoły, 8-letniej Wiktorii Kubaczyk. Dla przypomnienia, dziewczynka przeszła w Londynie dwukrotnie przeszczep wątroby. Akcja, w związku z tym, że odbywała się w okresie przedświątecznym, połączona była wspólnym kolędowaniem uczniów szkoły, rodziców oraz grona pedagogicznego. W kolędowaniu do szkoły przybył Tomek Manikowski wraz z grupą Dym Team, która w tym dniu odbyła bieg dla Wiktorii. W trakcie biegu grupa zbierała fundusze na dalsze leczenie dziewczynki. Uczestnicy biegu przynieśli do szkoły puszki z zebranymi pieniędzmi, które od 3 grudnia 2012 roku wystawione były w sklepach z polską żywnością w Galway. Jesteśmy dla Was i dla nas wielka radość, że mogliśmy to zrobić. Że jesteśmy tutaj, że możemy pokazać, że w ten sposób też można pomagać. Dziękuję wszystkim, jeszcze szczególnie tym, którzy są mało wytrenowani. Zawsze chylę im głowę. Tutaj. Po części artystycznej wszyscy zainteresowani mogli dokonać zakupów na 11 stoiskach przygotowanych przez sponsorów, dzieci z polskiej szkoły w Galway, rodziców i nauczycieli. Na stoiskach oferowano słodycze, ciastka, zabawki, kawę i herbatę, biżuterię, kartki i ozdoby świąteczne i wiele innych. Cały dochód ze sprzedaży zasilił fundusz na dalsze leczenie Wiktorii. Akcję można uznać za duży sukces, udało się zebrać 2118 euro i 13 centów. To już nie pierwszy raz, jak polska społeczność w Galway udowodniła, że nie jest obojętna na krzywdę innych i potrafi pomagać. Teraz pozostaje nam tylko trzymać kciuki za dalsze leczenie Wiktorii i życzyć szybkiego powrotu do zdrowia.